5 tysięcy. Tak. Mówię z ZUS-u. I tak się zastanowiłem, kogo zaprosić na piwo. No ale tak jest ZUS, no wiadomo, nie? Musiałbym szukać papiery, gdzie ja tam byłem. Wiadomo, jak my sportowcy byliśmy na etatach. Na początku, później było stypendium sportowe, które czy były opodatkowane to stypendium, nikt nie wie dokładnie, to człowiek musi szukać tych papierów, powiedziałem. Wystarczą mi lata pracy, które tam mógłbym przenieść. Przyniosłem, także dużo więcej się opłaca niż 37-20. Dlatego. Szybko ten ustny i polecieliśmy w bójkę z Ireną do
do Toronto. Nie tylko bo jeszcze parę innych startów, ale tam pierwszy start. No i wystartowałem pierwszy raz z Ireną Szewińską, którą poznałem. Wtedy dosyć więcej zaprzyjaźniliśmy się, no oczywiście ona wygrała, wiadomo, ona ciągle wygrywała gdzieś tam, gdzie się pokazywała. Wygrała nam w Ameryce tamte wszystkie starty na sprinterskie. Ja jeszcze byłem raz pierwszy, raz drugi, raz trzeci, no to jeszcze ta, mimo tego, że skoczyłem najwyżej, były te, ale byłem cały czas gdzieś tam w czołówce i od tego rozpoczęliśmy naszą wspólną karierę, znaczy wspólną ze mną. Ona już miała 6 medali olimpijskich poza sobą, w 76. Ten 7 medal z rekordem świata właśnie Irena Szewińska zdobyła w Montrealu. Bardzo łatwo powiedzieć, bo chciałem najmniejszym wysiłkiem, czyli o centymetr wystarczyło, żeby był rekordzistą świata. No bo tak. Tylko, że wtedy... Wiecie, ile dostałem za olimpiadę? Ile pieniędzy? Zero. No to ja mam. Ale Miszczu, może poruszymy kwestię wyborów troszeczkę. Nie, żadnego, ani jednego słowa. Nie, ani jednego słowa. Nie będzie taki program. Bo ja myślałem, że to jest spotkanie. Nie. Było promocja książki. Nic. Miałem zupełnie inną informację. Nie, no to na wszystkich plakatach jest tylko ze sportowcem. Spotkanie z Miszczem Olimpijskim. Nie, o tym nie mówimy. Mogę powiedzieć, że pożartować mogę o polityce kawał opowiedzieć, ale nic naprawdę. Bo to my wiemy, ja startuję oczywiście, to wiecie z jakiej pozycji i z jakiej opcji, ale i o to chodziło. No jeden centymetr wystarczyło mi na to, żeby pobić rekord świata. No pobiłem, jakbym postawił dwa, bym zahaczył ten jeden. No raczej. Także ten centymetr mógłby zabraknąć. Ile to na medal dostawiało powiedzieć? Aha, no właśnie, przerwa. Za medal dostałem 3000 rubli tych transferowych, czyli nie pieniężnie. Te ruble do tej pory chyba gdzieś leżą, nie? Bo to było około 150 dolarów. Tak można było przeliczyć wtedy, 150 dolarów. Tak, żeby teraz tak zgniewać was, mnie też, to teraz się dostają około 60 tysięcy dolarów za złoty medal, a za pobicie rekordu świata 100 tysięcy, także można policzyć sobie 160 tysięcy. Jeszcze sponsorzy, jak dolecą, no tak można było sobie zarobić naprawdę bardzo dużo, ale tak nie było. Ja opowiem, jak ja dostawałem, co dostawałem na zawodach między latach 64-80, no to jeżdżaliśmy na zawody i dostałem taką, byliśmy najlepsi na świecie. Startowaliśmy, lista startowa, ślusarski Kozakiewicz, jeszcze cały świat, wyczkarzy patrzą, o Jezu, tylko trzecie miejsce. No byliśmy tacy mocni byli, a to zawsze, no i startowaliśmy. I teraz postacie, te miejsca faktycznie były, raz Stanek pierwszy, raz ja, bo wiadomo, miałem takiego kolegę, który tyle samo skakał, tak samo walczył jak ja. No i zawsze jakoś tak na mnie, jak byłem pierwszy, to dostawałem taką te maszyny do kawy, gdzie jest tym z filtrem takim trójkątnym, trzeba nasypać plujki, nie, woda leci, kawa wychodzi na dole. To już był szczyt techniki wtedy. No i tak, pierwsze miejsce to przynoszą takie pudło, zadowolony, patrzę, maszyna do kawy jeszcze takiej nie ma. Tadek Ślucarski dostał zegarek, tam ktoś trzeci jeszcze coś. Na drugim starcie pojechałem na drugie zawody. Znowu maszynę do kawy dostałem, słuchajcie, za drugie miejsce lepiej, tylko że pierwszy dostał jakieś radio. No i słuchajcie, w tym jednym wyjeździe, jakbyśmy mieli tak 4 czy 5 startów, a ja musicie wiedzieć, że ja mam tyczki i torbę jeszcze i te cztery, znaczy cztery maszyny, po dwóch już zacząłem myśleć, jak to zrobić, żeby się pozbyć tej maszyny do kawy. Walek. Do Władka Kurmana mówię, Marek, masz maszynę w nowy? No nie mam. A co, zegarek, dawaj zegarek, masz maszynę. I myśmy się wymienili, bo tutaj zaczęliśmy apel. Nie taki wojskowy, tylko że kto będzie startował, kto wczoraj startował, oczywiście gratulacje dla mnie, dla Ślusarskiego. No jesteśmy na tym apelu porannym, no i szef mówi, Władek, chodź, musimy porozmawiać. No to poszedłem do jego pokoju, mówi, Władek, mamy problem. A szef Maria Dorytka, myśmy byli tak skolegowani, ale bardzo przyjemny, komunista, ale przyjemny. No i mówi, Wadek, mamy problem. Ja mówię, jaki problem? Zadowolony, złote, pierwsze w ogóle w reprezentacji. No, jaki dla mnie problem? On mówi, wiesz co, no pokazałeś tego, ten gest, nie, tego wała.
Zbiliśmy. Ja mówię, no co z Bałem? On mówi, no słuchaj, Breżniew, telefon do ambasady warszawskiej, do Arystowa, Arystow, do Gierka, Gierkowi, włosy dęba stanęły jeszcze bardziej, bo ja obraziłem naród radziecki. Czyli dyskwalifikacja dożywotnia i zabranie medalu. Po prostu, mogli wszystko. No i wytłumacz się, ten nasz szef, ja mówię, jak mam, żeby wszyscy widzieli, że pokazałem. Wytłumacz się, mówi, wymyśl coś, kurczę, no ja muszę dać odpowiedź. Ja mówię, kurczę, ktoś tam wymyślił, że ręka mnie zabolała, no tak nie boli ręka. Z uśmiechem takim, co nie idzie. Mówię, to jest to dobry żart, ja pokazałem to dla poprzeczki, tak jak zawsze pokazuję, nie? Dla tej poprzeczki, która tam została u góry, jako zwycięzca po rekordach. I to poszło. Nikt na to nie zwracał uwagi. To poszło tylko do Polski, mniej więcej, żeby tam nikt więcej się nie pytał. To była pierwsza odpowiedź, ale wszyscy powiedzieli tak i tak zdyskwalifikują. Dowiedziałem się to po paru latach, że to było wszystko przy stole, przy komisji dyscyplinarnej na olimpiadzie. Oni tam rozważają, nie? Dobre zachowanie, złe, to można by zdyskwalifikować. No i byłem już chciano mnie zdyskwalifikować. I przewodniczący Komitetu Olimpijskiego, Samaranch w tamtym czasie, powiedział im, że słuchajcie, dlaczego, co od niego chcecie, to jest normalna sprawa. Przecież każdy zawodnik pokazuje to, tamtoś, mam to, mam to, a ten pokazuje zawsze to, jak jeżeli zwycięży na zawodach i pokazuje to, myślę, że to poprzeczki, no bo komu ma pokazać? Dlaczego miałby wam pokazać? No, coś takiego powiedział, i zaczęli to od nowa dyskutować, no i zostawili mi ten medal. No i nie zdyskwalifikowali. Następna dyskwalifikacja była. Ja wyjechałem na polski paszport, co z głowy mam go do tej pory, na zawody. Tak samo jak za każdym razem. To nie ja sam wyjechałem, tylko wyjechałem z grupą naszych zawodników do Niemiec. Najszybciej się do Niemiec wjeżdżało, bo wizy były bardzo szybko, można było dostać. Myśmy startowali wtedy w Hanowerze i ta cała tam nasza grupa, nie wiem, 4-5 zawodników z Hanoweru po zawodach miało polecieć do Zurychu, później gdzieś tam dalej, gdzieś tam Bruksela, te wszystkie diamentowe ligi, jak w tej chwili się nazywają, kiedyś to się nazywały po prostu meetingi. No i jestem w hotelu i z tymi tyczkami wychodzimy już do autobusu, bo czarterem, cały hotel tych sportowców, czarter, samolot do Zurychu, a organizator mówi, a ty nie lecisz, ja mówię, jak nie lecę? On mówi, jesteś zdyskwalifikowany. Ja mówię, jak jesteś zdyskwalifikowany? I taka pytanie, no po co chodzi? On mówi, nie wiem, ale dostał telefaks kiedyś, nie, taki, ten co drukował jeszcze, to trzeba było, no, że ja nie mogę lecieć dalej. No to się pytam jego, on mówi, że nie, no to ja mówię, jak nie, to nie, bo jakby ja bym przyjechał, to bym musiał całą ekipę polską nie przyjąć. No bo to jest taka zależność. No i zostałem w tym hotelu, no i teraz co robić? Weź w 1985 roku, zadzwoń sobie tak, jak nie masz komóreczki, do Polski, nie? Do polskiego związku, żeby się zapytać w ogóle o co chodzi. No i tak było, no ja dzwoniłem za jeden dzień później, dodzwoniłem się do Warszawy, ja i ta recepcjonistka, czy tam telegrafistka, no, dzwoniła się do Warszawy, rozmawiam, wyjechałeś bez zgody polskiego związku lekarza. Ja nie jesteśmy bardzo.